Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się tabletem. Będzie to 10-calowy tablet od Samsunga Galaxy Note 10.1, wersja z 2014 roku. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze naszą recenzję rozpoczniemy od krótkiego rozpakowania naszego zestawu. Tak wygląda pudełko od Galaxy Note 10.1. Właśnie widzimy tutaj 2014 Edition. No i zobaczmy, co dane urządzenie ma w zestawie. Tutaj nigdy Samsung nas nie rozpieszczał, jeżeli chodzi o zestaw. Mamy tutaj czarną folię na sam ekran. No i co tutaj znajdziemy? Przede wszystkim właściwie tylko kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi, taką zupełnie podstawową w języku polskim. Wszystko na takim, można powiedzieć, toaletowym papierze. Kabel do samego komputera i do samej ładowarki. Mamy tutaj to w kolorze białym, bo sam Samsung też jest biały. No i jeszcze jakiś mały gadżet, który, muszę Wam się przyznać, naprawdę nie wiem, do czego służy. Przeczytałem instrukcję obsługi i nie wiem. To jest jakaś zapinka metalowa z jakimiś ząbkami. No i takie, można powiedzieć, 4-5 takich pałeczek plastikowych. I do czegoś to służy, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wiem, nawet jakoś mi się specjalnie nie chciało szukać w internecie, do czego może służyć ten gadżet. Pytanie po prostu pozostawię Wam, na pewno w komentarzach pojawi się informacja, do czego to tak naprawdę służy, i ucieszę się tutaj, razem ze mną będziecie tworzyć tę recenzję. Właśnie jestem też ciekawy, kto pierwszy na to wpadnie. Tablet zdążyliśmy już rozpakować, no i może zajmijmy się nim. W ręce już trzymam specjalny rysik, dołączony oczywiście do samego zestawu, który wkłada się go po prawej stronie. No i może zacznijmy od samego wyglądu. 10-calowy tablet, spory, choć jest to taką normą w dzisiejszych czasach, właśnie te 10,1 cala. Normą na pewno nie jest rozdzielczość tego ekranu. Zajmiemy się od razu tutaj frontem, bo mamy tutaj rozdzielczość 2560x1600 pikseli, czyli naprawdę potężna rozdzielczość ekranu. Sam ekran wykonany jest tutaj w technologii Super Clear AMOLED, który, trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładnie świeci, a co najważniejsze, nie razi jakoś tam specjalnie w oczy przy takich, można powiedzieć, godzinach wieczornych, czyli bardzo przyjazne korzystanie z tego internetu. Oczywiście o ostrości ekranu nie będę tutaj się wypowiadał, bo przy takiej rozdzielczości ekranu wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o wykonanie, to jest właściwie powiększona wersja Samsunga Galaxy Note 3, czyli tył urządzenia wykonany jest z plastiku, ale to jest taka imitacja skóry przeszywana tutaj na bokach, jak tutaj dokładnie widzicie. Aparat 8-megapikselowy z diodą doświetlającą LED. Spójrzmy na rogi tego urządzenia. No, ten srebrny materiał, z którego wykonane są te rogi, to jest oczywiście też plastik, w żaden sposób nie jest to niestety aluminium, a szkoda. U góry znajdziemy tutaj port czerwień, która służy nam do komunikacji z samym telewizorem. Przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj oraz przycisk głośności. Po prawej stronie znajdziemy wejście na rysik, który już zdążyliście zobaczyć, oraz głośnik. Mamy tutaj dwa głośniki, po prawej krawędzi i po lewej. One grają stereo, bardzo dobrze zresztą. Mamy tutaj wejście na kartę microSD do 64 GB. Sam tablet posiada tych gigabajtów 16, ale jest też wersja jeszcze z 32-gigową właśnie wielkością tej pamięci. No i wejście na kartę SIM. Tablet też posiada LTE, czyli jak najbardziej nowoczesne urządzenie. Po lewej stronie, na lewej krawędzi znajdziemy również głośnik oraz wejście na jack 3,5 mm, wejście słuchawkowe. No i na samym dole znajdziemy
wejście na kabel mikro USB, ale to też jest tak zwany slim port. Tu też możemy podłączyć kabel HDMI. Tak mniej więcej by to wyglądało. Na samym froncie jeszcze znajdziemy kamerkę 2 megapiksele, no i czujnik światła. No oczywiście nie znajdziemy tutaj czujnika zbliżeniowego, bo po co? Z tego tabletu oczywiście da się dzwonić, można telefonować, ale raczej do ucha go nie możemy przyłożyć, więc taki czujnik jest zbędny. Oczywiście Samsungowy tutaj klawisz powrotu, czy klawisz home, wstecz i ustawienia. Tak mniej więcej by prezentował się Samsung Galaxy Note 10.1. No i co najważniejsze, no, jak zawsze Samsung oferuje nam mnóstwo, a już tym bardziej w urządzeniach serii Note, mnóstwo funkcji, które niemalże nie są do ogarnięcia przy recenzji. Jakbym chciał pokazać wszystkie funkcje i wszystkie sztuczki związane właśnie z tym tabletem, no to naprawdę film wyszedłby długi, ale też pozostawiam Wam oczywiście, jeżeli ktoś chciałby kupić takiego Samsunga Galaxy Note 10.1, no troszeczkę uciechy i poznawanie tego tabletu, bo poznać to urządzenie też nie da rady na przykład w jeden, czy w dwa, czy trzy dni. Więc tutaj pokażę Wam tylko takie, można powiedzieć, podstawowe funkcje, jak na tym tablecie się pracuje, a pracuje bardzo dobrze. Może wyjmiemy ten rysik, bo on będzie nam potrzebny. Dokładnie, po wyjęciu rysika pojawia nam się od razu menu. Samego rysika nie musimy przykładać do samego ekranu, wystarczy tylko lekko go jakieś 2-3 cm nad ekranem umieścić i on już reaguje. Palec nie reaguje, ale właśnie ten rysik wspomaga to troszeczkę pracę, przede wszystkim na przeglądarce internetowej. Może zaczniemy od recenzji, od przejrzenia właśnie funkcji tabletu i od wielozadaniowości. Przede wszystkim po lewej stronie macie taki, dokładnie, może troszeczkę lampkę Wam, o, dokładnie taką belkę. No i w tym momencie możemy sobie ewentualnie wrzucić, powiedzmy, mapę na sam pulpit i na przykład internet. Dokładnie, ekran dzieli nam się na dwoje. No i tutaj możemy sobie przeglądać, powiedzmy, jakieś dane z internetu, przeglądarki, zmniejszać ten ekran, no i na przykład poszukiwać jakichś, powiedzmy, firm i tak dalej na samym mapie Google. To jest tylko jedna z wielu opcji dla przykładu, które tutaj pokazałem. Bardzo fajnie to wygląda. No na pewno ułatwia pracę z takim właśnie tabletem. To nie też koniec wielozadaniowości. Jeżeli zrobimy, przyciśniemy na rysiku, taki klawisz jest, żebyście go zobaczyli dokładnie. Oczywiście Samsung uczy swoich użytkowników, jak korzystać właśnie z takiego tabletu, więc nie przejmujcie się, wszystkiego idzie się po prostu nauczyć. Samo urządzenie poprowadzi Was po prostu za rękę, można powiedzieć, przez te wszystkie funkcje. Drugie okno pojawia się na samym pulpicie i to jest też bardzo fajny gadżet, czyli możemy sobie korzystać normalnie z całego ekranu, a przy okazji mieć też na przykład przeglądarkę internetową, czy powiedzmy właśnie YouTube'a. No nie ma tam dużo tych funkcji, nie ma dużo tych aplikacji, można powiedzieć. Może jeszcze raz to zrobimy. Dokładnie, mamy alarm, YouTube, telefon, kontakty, internet. No takie, no przede wszystkim internet, YouTube, no być może też telefon, też jest w miarę przydatne urządzenie do tego. Może wyjdźmy z tego już, no i przejdźmy szybko do funkcji tego tabletu. Co mamy? No S-Note, no wiadomo, bez tego nie ma Note'a. Strona pierwsza, ostatnie notatki. O, dokładnie. No i tutaj możemy sobie ewentualnie pisać, przeglądać, edytować te notatki. No, na przykład. I na przykład zapisać. Korzystanie z rysika i takiego dużego tabletu
takiego dużego ekranu, tak dobrze działającego, no, sprawia dużo frajdy. Co jeszcze mamy? Album z wycinkami. Jeżeli zaznaczymy, powiedzmy sobie, jakiś tekst na przykład na stronie internetowej, możemy sobie go jak najbardziej zapisać. Mamy właśnie funkcję telefoniczną, kontaktu, wiadomość. Nie będę tutaj Wam tego pokazywał, bo to są rzeczy oczywiste. Do muzyki, do wideo dojdziemy, aparat też, ale fajne funkcje są oczywiście tutaj od Samsunga, czyli notatki z akcji, czy powiedzmy moje pliki, które też są bardzo fajnie zrobione, ponieważ od razu obrazują nam, ile zajętego miejsca mamy w poszczególnych na przykład sektorach muzyki, obrazów, czy powiedzmy wszystkie, czy nawet w samym Dropboxie. Co tam jeszcze ciekawego mamy? Album właśnie ze zdjęciami, grupa Samsunga, czyli co, jakie aplikacje można, nie wiem, polecić powiedzmy znajomym. Nie instalowałem tego, bo nie mam znajomych z Samsungami. Samsung Link, inteligentny pilot, to mi się bardzo spodobało. Bez problemu sama aplikacja sparowała mi tablet z moim telewizorem. No i można powiedzieć, że to jest taka telewizja interaktywna, czyli w tej chwili na przykład mamy powiedzmy jakąś tam rodzinka.pl i watch on, i w momencie, kiedy jesteśmy blisko telewizora, no, włącza nam się telewizor i od razu możemy sobie obejrzeć na przykład ten serial, czy cokolwiek innego, czy serwis info, czy Stawka Większa niż Życie w tej chwili jest. Oczywiście no, musimy tam sobie najpierw skonfigurować to, czy mamy telewizję naziemną, DVB-T, czy coś innego. Bardzo fajna opcja i bardzo przyzwoicie ona działa. Edytor wideo. Też dość ciekawa aplikacja, którą no, możemy po prostu dodawać jakieś funkcje typu tam właśnie po prostu zmieniać. Co ja zacznę, będę Wam pokazywał, co będę Wam mówił, pokażę Wam po prostu. To są po prostu motywy, które możemy sobie zastosować do naszego filmu. Jeszcze coś tam jest. No i pobrane S-Voice, Czas na świecie, S-Tłumacz, to wszystko już jest znane. Oczywiście mamy też wszystkie aplikacje Google'owe. No i tyle, jeżeli chodzi o system operacyjny. Jest jeszcze dużo innych ciekawych właśnie rzeczy, no ale to mówię, to pozostawiam Wam, nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie rozwodzić nad tym i tych wszystkich funkcji też pokazywać. Może przejdźmy do muzyki. Tak jak widzicie, mamy podział na same MP3, ale też na albumy, wykonawcy, katalogi, no i plac muzyczny, bardzo dobrze znany od już jakiegoś czasu, chyba w Samsungu Galaxy S3 go pierwszy raz zastosowano. No i właśnie mamy te stereo. Tablet bardzo, bardzo dobrze gra. Trzeba przyznać, że oglądanie filmów na tego typu urządzeniu jest naprawdę komfortowe. Samo słuchanie muzyki również jest bardzo przyjemne. Dobry bas. Dobre wysokie tony, ale przede wszystkim czystość tych głośników. Jestem całkowicie zadowolony z odtwarzacza muzycznego i sprzętu, który tutaj zastosował Samsung właśnie, czyli tych głośników. Tak by wyglądała muzyka. Aparat, no tutaj ciężko mi będzie zrobić jakieś zdjęcie poglądowe, ale oczywiście zrobiłem kilka fotek tym aparatem. Niestety fotki jakoś tam specjalnie mnie nie urzekły, 8 megapikseli, ale przy takim, można powiedzieć, zbliżeniu widać troszeczkę ziarno. Nie jest to jednak Nokia 1020, którą ostatnio testowałem i jej aparat. Ale jak na tablet trzeba przyznać, że naprawdę przyzwoicie i nie mamy jakoś specjalnie czego tutaj narzekać. Ciężko łapię ostrość ten tablet, niestety.
zdjęcia oczywiście wrzucę na portal wideotesty.pl, tam będziecie mogli sobie je dokładnie zobaczyć. Co jeszcze? O specyfikacji już powiedziałem, albo raczej nie powiedziałem, a to jest jedna z ważniejszych rzeczy tego tabletu. Przede wszystkim mamy tutaj Snapdragona 800, czyli czterordzeniowa jednostka o taktowaniu 2,5 GHz, 3 GB pamięci RAM i Adreno 330, 2,3 GHz i Adreno 330 i 3 GB RAM, więc można powiedzieć, że tak jak podobnie, właściwie identyczna specyfikacja jak w samym Note 3, czy w Xperia Z1, czy w Z Ultra. No ale ta nakładka tutaj, TouchWiza dość sporo tej pamięci zabiera, więc te 3 GB pamięci RAM jak najbardziej są wskazane. Oczywiście nie będę odpalał tutaj też żadnej gry jakoś tam specjalnie, ponieważ no, przy takiej specyfikacji no, nie ma prawa się po prostu taki tablet zaciąć. No, no nie ma prawa, jeżeli by się zaciął, a się nie zaciął, no, to na pewno bym o tym powiedział. Dobrze, przechodząc jeszcze do funkcji samej nakładki właśnie touchwizowej, mamy tutaj bardzo ciekawe widżety, czyli polecane aplikacje przez Samsunga, wspomniany przeze mnie Samsung Hub, widżety po przesunięciu tego ekranu do góry. Mamy tutaj ostatnie nasze rzeczy wykonywane, czyli powiedzmy galeria, notatki, jakiś zrzut z samego ekranu, YouTube, społeczności, wiadomości, mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest jakaś super przydatna rzecz, ale na pewno jakoś tam efektowna, tym bardziej jak ten ekran przerzuca się tutaj właśnie do góry. Jeszcze rzut oka na pasek narzędzi, czyli pasek powiadomień. Mamy tutaj, dokładnie, może przerzucę go. Oczywiście pojawiają nam się tutaj informacje, na przykład ze świata, jakieś ważne, mamy też oczywiście Wi-Fi, wibracje, Bluetooth, możemy sobie włączać czy wyłączać, dane komórkowe, tryb blokowania, oszczędzanie energii, wiele okien. Mamy tego tutaj naprawdę sporo, a możemy mieć jeszcze więcej. Co ciekawe, jeżeli przejdziemy do samego panelu powiadomień, możemy sobie tutaj dokładnie edytować, jakie ikonki chcemy mieć, a jakich na przykład nie chcemy mieć. Też jest bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o sterowanie, jeszcze mamy tutaj rysik S Pen, ruchy dłoni, czyli tak jak w Samsungu Galaxy S4, możemy sobie przerzucać zdjęcia. Oczywiście po odłożeniu tabletu muzyka przestaje grać, po odwróceniu głowy film przestaje działać i takie tam różne ciekawe rzeczy, które już kiedyś tam były. Już kiedyś były pokazywane, że tak powiem. Co jeszcze? Jeden ogromny, no można powiedzieć niewiarygodny plus, to bateria. Bateria jest tutaj ogromna, dokładnie to jest 8220 mAh i powiem Wam szczerze, że po naładowaniu go dokładnie 6 dni i 5 godzin temu, ten tablet ma jeszcze 25% baterii. Wi-Fi non-stop włączone, przeglądanie jakiegoś internetu, odkładanie, jakiś film, jakaś muzyka, jakaś gra i powiem Wam szczerze, że No, bateria to jest naprawdę mocny punkt tego urządzenia. No i co jeszcze? To wszystko. Dzięki za oglądanie. Polecam wejść na stronę wideotesty.pl, tam sprawdzić moją recenzję pisaną. Pewnie kilka słów też jeszcze gorzkich padnie odnośnie obudowy, bo niestety czy to jest Samsung Galaxy Tab 3, czy Tab 2, czy Note 10.1, wszystko wygląda tak samo, a jeszcze bardziej jestem rozgoryczony i zły na Samsunga po najnowszych, po ostatnich targach MWC, gdzie pokazali Galaxy S5, który absolutnie nie różni się niczym praktycznie od S4, więc minusem na pewno będzie wygląd czy wykonanie nawet, i to z pełną premedytacją powiem. Podobało się? Subskrybujcie kanał wideotesty.pl. Przede wszystkim komentujcie. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!